Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pani doktor. I tak będę tytułował już do końca, żeby, prawda, no tak zostało. Prostu... Dzisiaj chcielibyśmy sobie poplotkować o tym, jak wygląda sytuacja na... Jak wygląda sytuacja na drodze, kiedy spotyka się dwóch polskich kierowców. Są na to badania, ale my dzisiaj dołączymy też do tej naszej rozmowy człowieka, który został wybrany za, jako najsympatyczniejszy kierowca warszawskiego autobusu. Mhm. No, z tą życzliwością na drodze bywa różnie. Życzliwość jest taką... Proszę zobaczyć. Mimo, że pasów nie było, a już bym puścił, żeby może złamać wynik tych badań, no ale trudno. Różnie dlaczego? Bywa różnie dlatego, że życzliwość jest uwarunkowana sytuacyjnie. Czyli to, czy my będziemy życzliwi, czy nie będziemy, w dużym stopniu zależy od tego, jak wygląda sytuacja. Czyli jak jadę na ostatnią chwilę, to choćbym bardzo chciał być życzliwy, a ktoś mi zajedzie drogę, nie będę. Dokładnie, dlatego, że życzliwość wymaga, jak ja to mówię, takiej wolnej głowy, tak? Czyli nie zaaferowania swoimi własnymi sprawami, wymaga umiejętności wczucia się w sytuację drugiego człowieka, wymaga empatii. Jakiej empatii, jak mi zajechał drogę? No właśnie. Dzisiaj tak było. Bez migacza zmienił. Ja mogłem zniszczyć wszystko, mogłem zniszczyć, zginąć mogłem, a on jeszcze do mnie środkowy palec. No więc w takich sytuacjach rzeczywiście trudno być życzliwym. Tak? Trudno być życzliwym, natomiast niekoniecznie trzeba być od razu agresywnym. Tak? Jest jakiś tam obszar pomiędzy życzliwością a agresją. Niestety my w samochodzie mamy tendencję do bycia bardzo agresywnymi, dlatego że jesteśmy anonimowi. No my nie, prawda, Dominik? To jest jedyna para facetów nieanonimowa w samochodzie. Włożyli sobie 5 kamer i siłą rzeczy nie są anonimowi, to jedyne. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy już komuś pogrozić, no to przez tą szybkę to my te swoje twarze jednak ujawniamy, nie? Ujawniamy, natomiast jest pewna bariera, jest pewien dystans fizyczny, jesteśmy w tym pudełeczku, zawsze w którym można gazu mimo wszystko... dodać, jak widzimy, że po drugiej stronie jest ktoś, z kim raczej nie powinniśmy zadzierać. Oczywiście, zobaczmy też, że w momencie, kiedy kierowcy już wychodzą do siebie, to ta agresja naprawdę eksploduje. Te zachowania agresywne, które możemy sobie gdzieś tam w internecie obserwować, z których się śmiejemy bardzo często. No niekoniecznie. Wszystkie dane pokazują, że ten początek września rzeczywiście związany jest z większą ilością wypadków. Wrzesień? Ale co, powróciliśmy sobie do miast po wakacjach? Dokładnie. I bardzo często nie zdążyliśmy wypocząć. My sobie w ogóle nie dajemy szansy na wypoczynek. Są nawet takie dane, które pokazują, że po urlopie... Bo ja sobie dawałem przez 2 tygodnie szansę i rzeczywiście w 4. tygodniu zacząłem czuć, że może bym zaczął odpoczywać. No nie ma czasu. Dokładnie o to chodzi. Stres. Urlop to jest stres, do którego trzeba się adaptować. Mniej więcej tydzień trwa adaptacja do zmienionego rytmu życia. No a potem dopiero możemy zacząć odpoczywać, a potem znowu powinniśmy się adaptować do powrotu do normalności. Czyli nie zdążyłem odpocząć, wracam do Warszawy, korków nie było, nagle są, to mnie podwójnie wkurza i się zaczyna. Tracę czas, ten czas się kurczy, muszę odwieźć ich do szkoły i tak dalej, więc ten stres się nawarstwia. Ja bym dodała jeszcze jeden czynnik, bardzo istotny czynnik takich porównań społecznych, to znaczy my w dobie internetu, Facebooka, Twittera, mamy taką tendencję do porównywania się z innymi i co widzimy. Widzimy piękne zdjęcia, widzimy ludzi wypoczętych, widzimy ludzi, którzy deklarują. Wypoczął. No dokładnie. A pan non-stop w podróży, a gdzie tym razem? Ale to praca była. A tam pani praca, co pan ściemnia? Wiadomo, że jak pan tam, no ile tej pracy dziennie było? 12 godzin na planie. Ale to jeszcze zostało trochę. No więc dokonujemy zwykle tych porównań w dół, czyli uważamy, że wypadamy gorzej niż wszyscy inni i mamy gorzej niż wszyscy inni, co jest trochę też naszą taką cechą kulturową, to znaczy my Polacy oczywiście uwielbiamy też narzekać. To są wszystko czynniki, które do tego braku życzliwości się przyczyniają. Szukam jakiegoś powodu. Może coś się uda znaleźć. Tutaj zwykle są korki, żeby skręcić w prawo za chwilę, właśnie. Albo na przykład ta sytuacja. Ścieżka rowerowa poprowadzona w taki sposób, że niby droga jest jednokierunkowa dla samochodów, ale już dla rowerów nie. I tutaj zresztą była ostatnio taka sytuacja, kiedy ta czerwona droga została nieuznana przez kierowcę, no i rowerzysta niestety musiał zejść z roweru. W Polsce my wyjątkowo jesteśmy nierzeczliwi wobec rowerzystów. To jest fenomen na skalę europejską. To znaczy tych wypadków z udziałem rowerzystów nie stoją jest w korku. Zdecydowanie. No właśnie. No tak. To jest taka zazdrość. Ale zwróćmy uwagę, że oni są mniej bezpieczni na drodze i w związku z tym są mniej anonimowi.
tak? Oni się zachowują bardziej życzliwie z reguły, też czują się mniej bezpiecznie, pewnie dlatego. Natomiast no, zachowanie kierowców bardzo często wobec rowerzystów kontrowersyjne. Jednak. Za chwilę dosiądzie się tutaj. Tam, Dominik, masz miejsce troszeczkę, oczywiście, bo to jest człowiek, którego, wiesz, nagrodzili, że on jest miły, sympatyczny i serdeczny i za chwilę sobie z nim też porozmawiamy. Nazywa się Robert Hilmończyk, jest wesołym kierowcą. Swoją drogą, bo ci z komunikacji miejskiej, to też rzadko się zdarza, żeby tak nacisnął na przykład w podzięce awaryjny albo w ogóle przepuścił. On po prostu myśli, że jak jest autobus, wyjeżdża i koniec, nie? No, oczywiście, że tak. On się czuje wyjątkowo bezpiecznie, tak? On dopiero ma siłę na drodze. Ale to, tak jak już powiedziałam, ta życzliwość jest uwarunkowana sytuacyjnie, więc ona będzie jakby efektem generalnie dobrostanu człowieka. W momencie, kiedy on dobrze zarabia, dobrze się czuje, on też jest automatycznie życzliwy. I teraz uwaga. O proszę, to miłe, że jestem tylko ciekaw, jak zareaguje kierowca autobusu z tyłu, kiedy nasz pan kierowca będzie sobie spokojnie wsiadał. Dzień dobry, zapraszam serdecznie, panie Robercie. Kursik? Tak! Proszę zapiąć pas, witam serdecznie. Mówimy o miłości, więc dzisiaj będziemy... Panie Robercie, właśnie, zastanawiałem się, na ile kierowca autobusu z tyłu pozwoli i nie obtrąbi nas, a na ile będzie krzyczał, ale udało się, pewnie rozpoznał pana po twarzy. Nie rzucam się w oczy, bardziej w uszy. W moim przypadku. Jak to? W jaki sposób? Że w uszy? No ja prowadzę niekonwencjonalne przewozy i przez mikrofon. Do ludzi mówię różne rzeczy. Witam, żegnam. Żegna? Zwariował pan w Polsce? Do uśmiechu. No właśnie. Taki jestem. No właśnie, pan mówi, że to niekonwencjonalne, prawda? On po prostu mówi dzień dobry, dziękuję. Niekonwencjonalne. W Polsce niekonwencjonalne. Staram się ludzi zachęcić do uśmiechu, życzliwości, normalności. Polaków? No wiem, że to trudne, walka z wiatrakami trochę, ale staram się. I każdy powinien na swoim podwórku to robić. Ale co jest fajne, jest wiarygodne, bo ja patrzę to w lusterku, że on wsiadł i od razu, od początku jest uśmiechnięty już. Tak, zaraża. Taki wyraz twarzy mam po prostu. To jest taki bardzo ważny mechanizm związany z życzliwością, to znaczy my w głowie mamy takie specjalne neurony lustrzane i po prostu na życzliwość odpowiadamy życzliwością, nie mamy wyjścia. Okej, czy jak się fan... Te swoje lizaki, napisane na przykład uśmiechnij się, pokazuje się lizak, uśmiechnij się, to mimowolnie człowiek natury wtedy uśmiecha się. Przymuszony, zawsze myśl... A często ludzie zastanawiają się, czy nie są czasem w jakiejś dziwnej, ukrytej kamerze? No nieraz mówię, że uśmiechamy się, bo jesteśmy w ukrytej kamerze. Jednak. To zależy od sytuacji, od ludzi, no i... A nawiązując do tej sytuacji, którą mieliśmy przed chwilą, ja zatrzymuję się w miejscu, gdzie nie powinienem stawać, no ale mam dzisiaj wyjątkową sytuację, czyli na przystanku autobusowym. No i kolega z tyłu w autobusie już próbuje zaparkować, ale nie bardzo ma miejsce. Ale nie trąbił. No nie, ale koledzy właśnie jak reagują na pana? No bo nie wszyscy tam macie lizaki, nie wszyscy witacie i żegnacie i nie wszyscy jesteście uśmiechnięci. No różni są kierowcy, tak samo jak różni są ludzie, ale ja staram się tak normalnie z rzeczywistością, z kulturą jeździć i pracować, i to polecam wszystkim ludziom, nie tylko kierowcom, chociaż w mojej branży to jest ważne, zwłaszcza teraz po wakacjach. No właśnie, każdy słyszę, jest zestresowany. Usłyszałem, że są na to badania, że wrzesień jest najgorszy. No tak, wakacje się jeździ po Warszawie, ludzi spokojnie, mało jest, tak, mały ruch, ale jak już wracają ludzie do pracy, zaczyna, do szkół, to się zaczyna mały stresik. No i ważne, tym bardziej ważne jest to, co robię, wtedy pokazywać im, mówisz, uśmiechnij się. Proszę sobie ustąpić miejsca, proszę się nie pchać. Na przykład jak ktoś ustępuje miejsca, to dziękuję przez mikrofon, dziękuję panu czy pani za świetny komunikacyjny sawiwar. Ustępujemy miejsca starszym, a starsi jeszcze starszym i tak dalej, aż dojdziemy do setki. Czyli pan ma tam podgląd na wszystko, tak? Krótko mówiąc. Staram się obserwować drogę i to tak jak ludzi. My tutaj, no to dobrze. Tym bardziej, że teraz jest, że w małych autobusach tych 8-metrowych, to bardziej kameralnie jest. 8 metrów, no to tak, ładny i mały autobus. W Szczegubie 18-metrowym to gorzej jest, nie widać ludzi z tyłu. I cały czas musiałem mówić, ci z tyłu chodźcie do przodu, bo was nie widzę. Ale bo śmigał pan na takim większym też, tak? Tak, no ale na większym autobusie jest więcej szans na miłość. No, znaczy w sensie serdeczność. A tego też namawiam, ale to... Jeszcze nic. Okażmy życzliwość. Ja oczywiście, tylko nawet wycofam się, proszę bardzo. O, dziękujemy. Aż tak, to już jest... Co? Proszę bardzo. Nietypowe, i proszę ale podziękować. No, ale to ja zauważyłem, bo on ma to Wunderbaum żółte. Wszyscy, którzy wożą Wunderbaum, oni są milsi zdecydowanie. Po prostu. Natomiast kierowcy autobusów pana zdaniem mają jaką renomę? Tak generalnie. Bo pan ją psuje, ale generalnie jaką macie renomę? Ogólnie to uważa się kierowców za tak zwanych buraków. No tak, nie czekacie czasem. Ja ludzie jestem lobbianą rzutkiewką, no ale... ale są, nie wiem... Jadą większe autobusy, to myślą, że cały świat, cała ulica ich na prawo buszu. Dla nich należy Jak pan ma 8 metrów blachy, która jest większa niż moje, no to wiadomo, że pan jest Bogiem.
Natomiast zaczęło się u pana po takie, a nie inne podejście, bo co? Coś się wydarzyło takiego, że pan, nie, czy pan zawsze taką mam naturę, osobowość, tak zostałem wychowany, że po prostu jestem inny, normalny, życzliwy. Mikrofon był... podchodzę do życia, do pracy. Mikrofon był tam zawsze? No nie w każdym, znaczy no zawsze są mikrofony, tylko nie zawsze są sprawne. Okej. Okay. Czyli na przykład ten kierowca, który stoi tu obok, on też ma mikrofon, ma mikrofon i mógłby coś powiedzieć. Na pewno nie używa go. Mhm. Ale nie macie zakazu. W normalnych warunkach. No nieraz może powiedzieć, na przykład ktoś taka zadyma jest, albo coś się dzieje. No tak. To może wydać komunikat, proszę wyjść, albo aż awaria tak? autobusu. Ale wysadził ale pan kiedyś idziemy. Kogoś tak po prostu? Nie przez... w powietrze, ale nie, tak. Nie, nie, no, jeszcze. Ale bo się zachowywał źle i pan przez mikrofon po prostu go... Nie, no. Tak, koszarda to raz wyprosiłem, bo okay. zachował się bardzo źle. Nieźle, narobił pod siebie. No tak. Tylko raz. Dobrze, ale... A tak to nie, no, jest, pracuję w usługach i ja jestem dla ludzi, a nie odwrotnie. I kierowcy powinni o tym wiedzieć. No nie tylko kierowcy, ale no tak. każdy z nas. A pasażerowie jak oddają tą pana serdeczność? No, wychodzą, 90 parę procent to ludzi uśmiechniętych wychodzi, żegna się, macha ręką i dla mnie to jest właśnie taki bodziec do dalszej, intensywnej, fajnej pracy. To jest dla mnie premia, jak wychodzi uśmiechnięty. To mi wręcz podnieca, że ludzie potrafią się uśmiechać, no. Albo jak izaki pokazują obok kierowcom na światłach, to miny są niesamowite. Zastanawiam się, ilu z nich, jak tak już pomacha, bo myśli sobie, kurczę, nie wiem, o co mu chodzi, więc mu odmacham, ale później się odwracam, mówię, co za wariat w ogóle? No mogę myśleć, że wariat, bo to nietypowe. Jakby jechało osobówką, to by no myśleli, tak. że wariat, ale jak już w autobusie trochę inaczej to wygląda. No i że już 6 lat, to miasto trochę przywykło, ludzie mnie trochę znają. No tak. Jako wesoły kierowca i później piszą na Facebooku, to na fanpage'u wesoły kierowca, dziękują mu. Albo że machałam panu, albo pan mi machał lizakami. No to, to fajne, jest taka więź międzyludzka się nawiązuje, której brakuje u nas. Dokładnie. W komunikacji. Dokładnie, to jest okazywanie emocji, to jest niezwykle ważne. Przepraszam, ale mamy panią doktor z przodu, więc tu nie ma prostych zdań, że pan mówi jestem serdeczny. Na to jest wytłumaczenie naukowe też. Na pewno tak, no, nie jestem naukowcem. No wszystkimi emocjami się zarażamy, tak? I w momencie, kiedy okazujemy pozytywne emocje, zarażamy innych tymi pozytywnymi emocjami. To jest bardzo prosty mechanizm. To jest ta lustrzana sytuacja. To jest ta lustrzana sytuacja, tak? Zobaczmy, że no, trudno nam jest odpowiedzieć agresją na życzliwość, tak samo jak trudno nam jest odpowiedzieć życzliwością na agresję i chamstwo. No dobro zawsze powraca i uśmiech powraca, normalność powraca. No, a dobra jak energia, pan, którą a jak pan się przekazuje? Zagada przez mikrofon i zajedzie komuś drogę, to wtedy jaka jest energia między wami, że tak powiem? Zajadę między tym. Nie, no, ja staram się, tym bardziej jak ja rozmawiam, muszę być podwójnie skoncentrowany. No właśnie, wiem. Tak jak pan teraz no rozmawia. Tak. I prowadzi, to jest trudne, tylko ja mam ale były odpowiedzialność kiedyś... jeszcze za... No ja za was też ogromną, ale tak myślę sobie was... o sytuacji, w której kiedyś były takie tabliczki, że rozmowa z kierowcą zakazana i zabroniona, prawda? No, ale na ogół ja prowadzę tego, monolog. Ja do ludzi mówię różne rzeczy. Ale nie odpowiadają, ale... naprawdę? Nieraz odpowiadają, no, ale podchodzą do mnie, dziękują. Albo nawiązują się właśnie interakcje jakieś fajne. Myślę, że pan działa też, działa tutaj taki element zaskoczenia, który jest niezwykle no też skuteczny. Na początku, jak ktoś wchodzi, pierwszy raz, przemawiam, dzień dobry panu czy tam pani, tylko że wchodzi, dziwne miny, robi, rozgląda się, co jest, o co chodzi. Reszta się z niego śmieje, bo wcześniej to samo przychodzili. No to jest fajne, to też przyjemne, spożyteczne. No. I na to jest jakiś naukowy dowód, że po prostu jak on będzie częściej, to ludzie będą częściej? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeśli tworzymy sytuację, która jest przyjemna, sytuację, która sprzyja życzliwości, to mamy większe szanse, że ludzie okażą życzliwość. Oczywiście no, są zmienne indywidualne, które to decydują, tak jak pan powiedział o swojej osobowości, która skłania, kultura osobista i tak dalej, i tak dalej. No tak jak mówię, my w polskiej kulturze niestety nie mamy, że tak powiem, dobrego podkładu do tego, żeby być życzliwym, bo skąd inąd no właśnie... wszystkie informacje, które nas do nas dopływają i to, co się dzieje w świecie społecznym, to niestety nie napawa pomaga. Optymizmem i nie pomaga. Tak. Często do mnie podchodzą Polacy, którzy mieszkają za granicą i mówią, że są zdziwieni taką tą sytuacją, że tam, gdzie są, to jest to normalne, że ludzie są uprzejmi, uśmiechnięci. No, są zdziwieni, że w Polsce ktoś taki jest. No ale jest normalne to, że tam w autobusach się gada, no to też nie jest takie oczywiste, jakby więcej. Nie, chodzi też o sam fakt uśmiechu albo po prostu. Zwykły dzień dobry. Nie no. Parę miesięcy woziłem studentów na UKSW z Młocin.
codziennie miałem tą linię i znałem tych studentów, oni już mnie znali i się nauczyłem na przykład mówić dzień dobry, bo do widzenia, żegnać, uśmiechać. A rozumiem, że wsiadał jeden ze studentów. Krzysiek, jak wczoraj na egzaminie? Do tego stopnia się poznaliście, czy nie? No też osobiście znałem tam sporo studentów po imieniu. Nieźle. Łączy, tak na innej linii jest. Zadam... Tak fajnie, brakuje na takiej właśnie normalności. A może pan sobie wybierać linię chociaż, czy nie? Słucham? Wybierać linię pan sobie może chociaż? Nie, to na z przedziału. No, w tym miesiącu mam też no, tylko dwie linie. Każdy miesiąc jest inny. Każdy miesiąc jest niespodzianką. No najtrudniejszy miesiąc ma pan dzisiaj w karierze, nie? Jak no tylko linię mam tak spokojną na Powiślu, nie ma. A korków, tam wszyscy sobie dzień dobry mówią, tak? Czy co? Tam spokojnie jest w miarę. Zależy od pory roku, właśnie od dzielnicy, pory dnia. Koledzy podpowiadają. To miło właśnie, że ktoś się tym zajmuje. Teraz na przystanku stałem, też reklama była Milki, że ustępowanie miejsca. Tam akurat no, rowerzyści było, czy nie, to było kobiecie w autobusie. Mhm. To też fajnie, że ktoś się tym zajmuje, widzi problem. To jest w sumie problem i wymaga ale to dużo pytanie. Pracy i czasu, żeby ludzi mentalnie ale pan zmienić. Widzi, że to jest problem? To znaczy, że częściej wraca, czy częściej nie wraca ta serdeczność, którą pan ma w sobie? W moim wypadku wraca, ale jak obserwują jazdę na przykład innych kierowców, osobowych, czy... A robi pan tak, że wsiada pan oczywiście do kolegi, nie? I nie da je po sobie poznać i go tam obserwuje? W sensie kolegę, innego kierowcę. Jak go znam, to podchodzę do niego i rozmawiam, a jak z tyłu jestem, to nie. Po prostu jadę sobie jak normalny myślę sobie, pasażer. Kurczę, fajna linia, tyle ludzi, ale bym im powiedział. No nieraz brakuje mi linii na przykład 116 przed Krakowskim, no tak, przed mieście, gdzie dużo przypadkowych ludzi siada, gdzie jest dużo cudzoziemców. Wtedy po angielsku sobie powinien rozmawiać. Aż tak? Albo no, parę razy rozmawiałem, albo jak mam cudzoziemców, to zagadują z jakiego kraju są, albo przez Hiszpanię. No. To mówią, u nas días, amigo, pamos. Tam dużo autostopem też jeździłem po Europie, może dlatego też byłem kelnerem długo, dlatego jestem trochę inny. Nie no, to jest, ma pan background do usług przygotowany rzeczywiście. Tak, no. Pod tym względem tak. Jak no, ale... kierowców to byli wcześniej kierowcami ciężarówek. Mm-hmm. My zadaliśmy pytanie, czy... się od razu na D. Z małego samochodziku na molocha. No ja tam molocha 8 metrów, jak pan powiedział, to nie taki moloch. No. Wcześniej było 12 i 18. Natomiast my zadaliśmy pytanie naszym widzom, czy kierowcy w Polsce są serdeczni, czy potrafią rzeczywiście miło się odzywać. 92% mówi, że tak, oczywiście, że tak. Czy pan potwierdza te badania? 10. No procentowo to może no. 70% bym bardziej dał. Jednak. Są na to, no bo nie chcę mówić, że są badania na temat badań, ale zwykle jest tak, że jak pytamy, nie, to się lepiej oceniamy w badaniach niż jest w realu. No tak, faktyczne dane mówią troszeczkę coś innego, prawda? To jest też tak, że oczywiście ten nasz stan psychiczny wpływa na to, jak my percypujemy atmosferę. Mhm. Czasami ta ocena tej atmosfery może być nie do końca adekwatna. Być może po prostu niektóre te wyniki, to jest taka sytuacja, że my jesteśmy bardziej sfrustrowani i wszystko wokół w związku z tym wydaje się gorsze. Natomiast jak pan wraca do domu, po ciężkim dniu w pracy, gdzie pan się nagada, odda tyle tej swojej serdeczności, to jaki pan jest? Szczerze, nie? Bo mamy też wypowiedź żony, zaraz zacytujemy. Spokojny jestem, no jak większość. No. Odprężam się przy telewizorze, przy oglądaniu magnesów, które zbieram obsesyjnie. Jednak. No, to mnie odpręża. Chyba się starzyłem. 180 pojechała, stęskna tam pan patrzy. Szekspir powiedział, że życie jest sztuką, a człowiek aktorem. Każdy jest trochę inny, ma maskę przybiera. Może taki w pracy jestem, żeby odstresować, albo może tak to wygląda. Ale ma pan tak, że pan idzie do roboty, żeby się odstresować? Nie, no nie, akurat praca mało zarabia, ale praca sprawia mi przyjemność. Może mam świadomość, że inni dużo zarabiają, ale idą do pracy jak na skazanie. No, a ja idę z uśmiechem na twarzy i się... Cieszę, że mam pracę, że mogę robić coś fajnego, pożytecznego, co pomaga ludziom i mi przy okazji. To pewnie jest ten kluczowy element. Trochę. Dokładnie. Tak. Kluczowy element warunkujący tą pana życzliwość i tą postawę. Czyli jak wraca, to jemu się jeszcze bardziej chce. Zawsze byłem niby wariatem, ale... No, to o tej części pana duszy chętnie posłuchamy też. Jak byłem kelnerem, to samo się też na wesoło podchodziłem do ludzi. Tańczyłem z gośćmi, często dwa razy wyleciałem z imprez nawet. Za tańczenie. Inni pili na zaplecie, no tak. A ja tańczyłem. Pan tańczył.
No to rozumiem. No i właśnie, dzisiaj w usługach się wymaga takich rzeczy, prawda? Nie można po prostu być tylko kierowcą autobusu. Trzeba być elastycznym, trzeba być człowiekiem, być tak obsługiwanym, jakby samemu się było. No tak, ale to wymaga od pana jeszcze tak większego samo zaangażowania, no. No to tym bardziej się podwójnie specjalnie spalam w pracy emocjonalnie, psychicznie, nie tylko sama praca fizyczna ciężka, bo różni są pasażerowie. No tak. No ale widać, że ludzie się zmieniają i im to potrzeba, dają im taką wiarę w normalność, życzliwość. Mhm. Kończąc raz, na przykład często mówię, pokazuję lizaka miłego dnia i mówię, że pamiętajcie, moi drodzy, o uśmiechu i życzliwości na co dzień, a wszystkim będzie się nam lepiej żyło. A nie chciał pan kiedyś kandydować na prezydenta Warszawy? Słucham? Na nie, prezydenta nie. Warszawy nie? Polityka mnie zbyt tam nie interesuje. A tam polityci wszędzie włazi, nie. Ale jak pan dobrze w usługach robi, a ci wyborcy to nie lubią być tak dobrze obsługiwani jak nie pan. Nie rozmawiam w pracy o polityce. W ogóle? Nie, nic? Nie, to drażliwy temat. No ale a jak będą. No kurczę, drażliwy temat, ale. A zdarza się tak, że na pana uśmiech ktoś odpowiada jednak brakiem uśmiechu? Bardzo rzadko. Raz pokazałem jakiś facetowi, nie wiem, sfrustrowany na światłach. No. Uśmiechnij się. Spojrzał, postukał w głowę i później jeszcze napisał. Tam, na fejsie? Nie, na skargę, że jakiś kierowca pokazuje mi jak lizaki. No, tak teraz tak 6 lat trafiłem. Ale to piękne był, że mu się w ogóle chciało usiąść i napisać. To... A to są takie sfrustrowane jednostki, które każdy może mieć słaby humor. Mi się ludzie dziwią, że tak od rana. Co ja robię, że mam taki dobry humor, że jest taki uśmiechnięty, pogodny, a wstaję do pracy o drugiej, o pierwszej w nocy. Mm-hmm. No ale to mi daje energię. Bierze się pan do roboty już. Natomiast wspomina nasz bohater, że to się zmienia i że tej życzliwości jest więcej. To widać gdzieś w jakichś statystykach też, czy nie? No nie, raczej nie. Raczej te badania dotyczące przynajmniej tutaj Polski nie wskazują na jakiś wzrost naszego zadowolenia, serdeczności czy jakości naszego życia, tak? Ale tak jak mówię, to jest uwarunkowane sytuacyjnie rzeczywiście. Ale to się zmieni? Bo my cały czas mówimy, Polacy tego nie robią, bo wiecie historia, Polacy tamtego nie robią, bo to jeszcze trzeba pokoleń, żeby się zmieniło. No ja mam nadzieję, że to się już powolutku zmienia, natomiast to jest niestety pochodna pewnych zaniedbań, to znaczy my nie uczymy od małego ludzi dbać o swoje własne samopoczucie psychiczne. Nie ma w szkole treningów kontroli emocji, regulacji emocjonalnej. Dzieci nie mają wiedzy dotyczącej tego, czym są emocje, jak te emocje wpływają na nasze zachowanie i co z tymi emocjami, jak z nich korzystać, tak? Co z tymi emocjami możemy robić. I niestety no, mamy tendencję do rozładowywania tych emocji w taki destrukcyjny sposób, tak? Na wyładowywaniu się, do wyładowywania się na innych. Na skrzyżowaniu, na przykład. Na przykład. Z tym ciekaw, co by było, gdybyśmy teraz właśnie. No. Faktycznie sfrustrowani. W stresie zwłaszcza dużych miast, jak Warszawia, w ogóle ludzie pędzą. Zapominają o normalności, o człowieczeństwie. Mam nadzieję, że u nas było wam w miarę serdecznie i w miarę sympatycznie. Nie wiem, jak pan się czuł na fotelu pasażera, a nie kierowcy, nie mógł, ale gadać elegancko. Pan mógł, to najważniejsze, nie? Bezpiecznie przyjechałem się w Elek. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Uważajcie na siebie i dobrego dnia.